Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest potęgowanie, a pierwiastkowanie liczb zespolonych, czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami to zadanie. Wystarczy Wam kartka papieru i coś do pisania. Moi drodzy, rozpoczynamy. W tym filmie będę chciała Wam pokazać różnicę między potęgowaniem a pierwiastkowaniem liczb zespolonych. Oczywiście poza samą istotą działania, różnicą między potęgowaniem a pierwiastkowaniem, do pewnego etapu praktycznie robienie zadań z tego typu niczym się nie różni. O co chodzi? Weźmy sobie dla przykładu liczbę zespoloną z równą i dodać 1. Jak sobie spojrzymy na tą liczbę zespoloną, zauważymy, że część rzeczywista tej liczby to jest 1, natomiast część urojona tej liczby to też jest 1. I teraz jakbyśmy chcieli sobie policzyć powiedzmy potęgę czy pierwiastek, to musimy dojść do postaci trygonometrycznej liczby zespolonej. Czyli tak jak mówiłam, do pewnego etapu praktycznie to zadanie nie różnią się od siebie sposoby rozwiązywania czy to potęgowania, czy pierwiastkowania liczb zespolonych. No i jak zaznaczymy sobie naszą liczbę zespoloną na układzie współrzędnym, co jest, uważam, najłatwiejszym sposobem odczytywania argumentu liczby zespolonej kąta naszej liczby zespolonej, to zobaczcie, co tutaj powstaje, bo wiemy dobrze, że liczbę zespoloną mogę zamienić na punkt, wyrazić jako punkt, i tutaj mamy część oś x to jest część rzeczywista, a oś y to jest część urojona. I tutaj jest nasza liczba zespolona z i ten argument liczby zespolonej, czyli nazwiemy go sobie fi, jest dokładnie tutaj. No i jak się przyjrzymy, to zauważymy jedną ciekawą rzecz, że tutaj jest trójkąt prostokątny przede wszystkim. W taki sposób sobie go zaznaczymy. No i jego boki to 1 i 1, czyli jest to trójkąt prostokątny równoramienny. Gdybyśmy chcieli sobie policzyć przeciwprostokątną, to jest pierwiastek z 2. I ta przeciwprostokątna to jest moduł z naszej liczby z, czyli to jest pierwiastek z 2. I jeżeli chcemy teraz odczytać sobie nasz kąt fi, to możemy się łatwo domyśleć, że jeżeli to jest tak naprawdę połowa kwadratu, a kwadrat ma kąty równe 90 stopni, no to tutaj jest 45 stopni. Czyli wyrazimy sobie to w radianach, czyli jest to pi czwarte. Ok, i do tego etapu praktycznie dalej nie ma różnicy. Nic się nie dzieje takiego innego, po prostu wyznaczamy postać trygonometryczną. I teraz jak chcemy sobie tą postać tutaj pokazać, to mamy co? Najpierw mamy moduł, czyli pierwiastek z 2, potem mamy kosinus kąta fi, czyli pi czwarte, plus i sinus kąta fi, czyli też pi czwarte. No i do tego momentu praktycznie zadanie rozwiązuje się tak samo. Co się dzieje dalej? No i tutaj dzieje się taka ciekawa sprawa, która dosyć często się myli, dlatego przedstawiamy to w tym filmie, żebyście sami też zauważyli różnicę. Po lewej będzie potęgowanie, po prawej pierwiastkowanie. Powiedzmy, że ja chcę sobie policzyć i plus 1 do potęgi 8. Tak sobie tutaj wymyśliliśmy. I plus 1 do potęgi 8. W tym przypadku nasze n jest równe 8 w przypadku potęgowania. I tak naprawdę wystarczy tylko skorzystać ze wzoru Moivre'a i mamy policzone, czyli z do 8 sobie możemy napisać tutaj w skrócie jako z do 8. To jest co? Moduł też idzie do potęgi 8, do potęgi n tej razy. I co się dzieje z kątami? Zgodnie ze wzorem po prostu wymnażamy, czyli kosinus 8 razy pi czwarte plus i sinus 8 razy pi czwarte. No i działamy. Jak będziemy chcieli policzyć pierwiastek z 2 do 8, to jest inaczej 2 do 1 drugiej, 1 druga razy 8 to jest 4, czyli 2 do 4, czyli 16 razy, i tu się poskracają, czyli będzie kosinus 2pi i tu jest i sinus 2pi. No i zobaczcie, moi drodzy, kosinusa 2pi i sinusa 2pi jest łatwo policzyć.
Tu sinus 2pi, ponieważ możemy odczytać to z wykresu, tutaj zawsze jest 0 dla pi, 2pi, 3pi i tak dalej. Natomiast cosinus 2pi, no cóż, on jest dla parzystych równy 1, dla nieparzystych jest równy, czyli dla pi, 3pi, 5pi i tak dalej jest równy minus 1, ale dla 0, 2pi, 4pi jest równy 1, czyli tutaj wychodzi 1. No i okazuje się, że po prostu z do 8 to jest 16. Udało nam się taką ładną wartość uzyskać. Ale to nie chodzi o tą wartość. Chodzi o to, że to jest nasze potęgowanie. To jest po prostu jakby jedno działanie, jeden wzór i jest ok. Z pierwiastkowaniem, które często się myli, jeżeli chodzi o wzory, jest troszeczkę inaczej. Ja ten wzór tutaj zapiszę. To jest tak zwane ZK. To jest moduł z liczby z do potęgi n, gdzie n jest stopniem pierwiastka, czyli w naszym przypadku to będzie po prostu, tutaj jak sobie wymyślimy jakiś pierwiastek, to będzie nasze n, czyli ten stopień, razy, i tu uważajcie, tu jest właśnie ten problem, który często powstaje. Tu mieliśmy n, czyli stopień potęgi, razy kąt. Czyli tu było n razy fi, gdzie n pochodzi właśnie z tej potęgi. Natomiast tutaj mamy coś takiego, cosinus fi, nadal ten sam kąt, nadal pi czwarte, plus, uwaga, 2k pi przez n plus i sinus fi plus 2k pi przez n. I tu, moi drodzy, robi się ten problem tego naszego wzoru. Może nie problem, po prostu chodzi o to, że tu się nam ten wzór po prostu rozbudowuje. Ja przesunę tutaj kamerę, żebyście go widzieli. Na pewno go gdzieś macie w swoich tablicach. I teraz, moi drodzy, jak się zabrać za coś takiego? No przede wszystkim trzeba rozszyfrować jedną bardzo, bardzo istotną rzecz. No więc tu jeszcze chciałam nadmienić jedną sprawę a propos tego modułu, bo tu istnieje wiele modyfikacji tego wzoru i wiele odczytywań. Może zrobimy tak, że zapiszemy to w formie pierwiastka, żebyście się nie mylili potem, bo czasami n możemy odczytać jako, powiedzmy, jedną drugą, a czasami możemy odczytać jako dwa, zależy jak jest przyzwyczajony dany wykładowca. Zapiszemy to w najczęściej występującej formie, czyli jako pierwiastek z modułu n tego stopnia. Ok, wracając do k. Co z tym k się dzieje? Moi drodzy, k to nie jest takie coś byle jakie, co sobie po prostu powstaje nie wiadomo skąd. To k to jest ilość tych pierwiastków, to jest ich krotność. To jest od zera zawsze, bam, 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 do n minus 1. Czyli jeżeli mamy jakiś stopień pierwiastka, to on jest właśnie do n minus 1. Czyli zobaczcie, jaka jest różnica. Jeżeli mamy potęgowanie, mamy jedno działanie, jedną linijkę, wykorzystujemy jeden wzór, liczymy, liczymy, liczymy i mamy spokój. Natomiast jeśli chodzi o pierwiastkowanie, tutaj musicie uważać, bo pierwiastków jest więcej czasami niż jeden i musicie je wszystkie uwzględnić. I to jest tak bardzo ważne w tej różnicy między potęgowaniem a pierwiastkowaniem liczb zespolonych. I teraz weźmy sobie dla przykładu, powiedzmy, jaki pierwiastek? Weźmy sobie pierwiastek trzeciego stopnia z i plus 1. To będzie dla nas tutaj, żebyśmy dużo nie musieli liczyć. I teraz odczytujemy z tego, że nasze n, czyli nasz stopień pierwiastka, to nie 1 trzecia ustaliliśmy, tylko będzie 3. Będziemy tak odczytywać, tak jak jest to najczęściej odczytywane. I to nasze n właśnie będziemy zastępować wszędzie tą trójką. Ale teraz musimy dowiedzieć się, ile jest naszych k. Czyli co? Nasze k będzie od 0. N minus 1, czyli 3 odjąć 1, to jest 2. I dopełniacie wtedy, moi drodzy, po kolei liczbami naturalnymi. Czyli u nas tu będzie 0, 1 i 2, czyli zobaczcie, macie 3 pierwiastki. Mieliście jedną potęgę po lewej, a tu będziecie mieć aż 3 pierwiastki. To jest naprawdę bardzo istotne. No i lecimy. Zaczynamy zawsze po kolei, czyli z 0. I teraz tak, tu jest k, tu jest n, żeby się nie pomyliło. Czyli mamy moduł, czyli pierwiastek z dwóch pod pierwiastkiem n tego stopnia, czyli pod pierwiastkiem jeszcze tutaj z trzeciego stopnia, razy kosinus. I uważajcie, tu jest k. I w tym wypadku to k jest równe 0, bo tu jest 0. Czyli będzie fi, czyli pi czwarte,
2 razy 0 jest 0, czyli nie muszę tego pisać, przez n, a n u nas jest 3 i tu będzie to samo. Przy sinusie mogę sobie nawet już uprościć i napisać pi 12. I to jest mój pierwiastek. Ja oczywiście mogę się tutaj bawić w upraszczanie, mogę zapisać sobie to jako pierwiastek stopnia 6, jak sobie tutaj przemnożę te stopnie, czyli to będzie pierwiastek 6 stopnia z 2. I tu mogę zapisać też kosinus pi 12 plus i sinus pi 12. I oczywiście, jeżeli chcę, jeżeli muszę tak naprawdę, to obliczam sobie wtedy te moje wartości. Natomiast w tym wypadku, kiedy mam policzyć sinus czy kosinus pi 12, jest to dosyć uciążliwe, więc my to sobie zostawimy, bo nie o tym jest ten film. I teraz, moi drodzy, co z następnym zetem? No więc następny z idzie po kolei, czyli robimy sobie, mieliśmy 0, teraz bierzemy z 1. I teraz tutaj jest ta sama historia. Ten początek jest identyczny, czyli już mogę sobie zapisać jako pierwiastek 6 stopnia z 2. I tu mam taką ciekawą sprawę. Moje k jest równe 1. Jak ja je wstawię tu, to będzie plus 2 razy 1 razy pi, czyli plus 2 pi. Czyli tu będzie pi czwarte plus 2 pi przez 3. I to samo będzie przy sinusie. I my to zostawimy tutaj w takiej postaci. Nie będziemy tego w jakikolwiek sposób nawet upraszczać. Szkoda nam czasu. I nie musimy tego robić. Pokazaliśmy tutaj, o co chodzi. I teraz zostaje nam jeszcze ostatni, z2. I tu ponownie, początek się nie zmienia. To jest fajne, że ten początek zostaje taki sam. I mamy kosinus. I tu znowu, uwaga, nasze k jest równe 2, bo liczymy z2. Czyli tutaj wstawiamy dwójeczkę, czyli mamy 2 razy 2. Razy pi, czyli będzie co? Pi czwarte plus 4 pi przez 3 plus i sinus pi czwarte plus 4 pi przez 3. O proszę. I tak wygląda nasz ostatni pierwiastek, bo nasze k było 0, 1, 2. Gdybyście mieli tutaj n równe 6, to pierwiastków byłoby też 6, bo tak naprawdę ich jest tyle, ile jaka jest potęga, tylko zaczynamy od 0 i kończymy na n-1, więc to jest bardzo ważne też do zapamiętania. I to jest, moi drodzy, tak, to jest to, jak wygląda potęgowanie liczb zespolonych i pierwiastkowanie liczb zespolonych. Istotne różnice, jak widzicie, przy pierwiastkowaniu jest dużo więcej roboty. Oczywiście w obu przypadkach jest co najmniej są dwie metody, i potęgowania, i pierwiastkowania. Zapraszam do odpowiednich filmów na naszym kanale. Można sobie tutaj dużo uprościć. Jak najbardziej jest taka fajna, taki fajny wzór, który pozwala, mając ten pierwszy pierwiastek, w łatwy sposób liczyć następny, omijając te tutaj duże działania. I cóż, moi drodzy, pamiętajcie, nie dajcie się nabrać, nie dajcie się jakby skusić tym, że tutaj jest tak łatwo, bo wystarczy, że ja pomnożę sobie potęgi, bo zobaczcie, ten wzór jest tak naprawdę bardzo podobny do tego, bo tutaj mam n w mianowniku, no bo mam pierwiastek, no i zawsze odwracam tą potęgę, nie? Czyli jeżeli tu jest do 8, to to tak naprawdę jest do 1 trzeciej, dlatego jest ten mianownik. Ale to, czego nie ma we wzorze na potęgowanie, a jest tu, to jest to 2k pi. I to 2k pi nam czasami ucieka, jak siedzimy na kolokwium i zapomnimy tego wzoru. Dlatego jak się uczycie, róbcie sobie taką podziałkę i róbcie jeden przykład. Potęgowanie, pierwiastkowanie, żeby utrwalić sobie te różnice, żeby potem Wam się na pewno nie pomyliło. Oczywiście dla łatwiejszych potęg tutaj, gdybyście szukali odpowiedzi, jeżeli tu jest potęga druga, można to zrobić w ogóle bez wzoru. Można nawet do trzeciej zrobić bez wzoru. Tylko jest to potem sporo liczenia, układy równań i tak dalej. Czasami warto więc ten wzór znać, bo on, mimo że wygląda strasznie, zamyka nam dużo, jakby czasowo ułatwia nam liczenie. To jest koniec tego zadania. Spróbujcie, proszę, zrobić to samo dla innych przykładów. Ja zachęcam i odsyłam Was bardzo serdecznie do filmów z liczb zespolonych, z potęgowania, z pierwiastkowania i nie tylko, które znajdują się na naszym kanale. Zachęcam do kontaktu z nami, zachęcam także do polubienia filmu i subskrypcji kanału i także do wsparcia, szczegóły w opisie i słyszymy się w następnym filmie.